zwycięstwo Roberta Biedronia w Słupsku, zostaje prezydentem. To jest, też się mówi o pewnym przełamaniu pewnego tabu kolejnego obyczajowego w Polsce. Tak. Ale czy na przykład właśnie osoby takie jak Robert Biedroń, Barbara Nowacka, czy to nie jest takie pokolenie, które powinno wejść i to pokolenie powinno poprowadzić lewicę? No, że jednak czas Leszka Millera, nie oceniając go teraz, no już się skończył, że jednak ludzie, jeśli chodzi o lewicę, też potrzebują czegoś nowego, nowych twarzy. Kończy się czas nie tylko Leszka. Skończył się mój czas, Kwaśniewskiego. Kończy się czas innych kolegów, którzy budowali polską lewicę i demokrację. I nie ma co rozpaczać. Trzeba pójść do przodu. A jak panu podobają się, panie premierze, pląsy Leszka Millera wokół Jarosława Kaczyńskiego? Powyborcze. Wokół czego? Wokół Jarosława Kaczyńskiego, powyborcze. Nie podobało mi się to. Ale Leszek szybko zweryfikował swoje podejście. Czyli jakie jest dzisiaj stanowisko SLD? No, jakie było, no. Czyli sfałszowano wybory? Nie.